Już powoli się zbliżam do takiego wieku, że tak jak u nas w Boże, jak śpiewamy, uwielbiamy na początku z pieśniami, to ja siedzę. Kiedyś też stałem, ale teraz siedzę, bo sobie pomyślałem, że jak ci, co stali, usiądą, to ja wstanę, będę musiał stać. Tak więc wymiana jest. Tak więc jeśli ktoś może się nie dziwił, ale jeśli widział mnie siedzącego, to nie dlatego, że jakoś tam strajkowałem, tylko po prostu chciałem siedzieć, bo widziałem, że troszkę będę musiał teraz powstać. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Nie wiem, kto z Was zna miasto Toruń. W takich społeczności ewangelicznych to teraz jest prawie 8 różnego rodzaju społeczności ewangelicznych. Wygląda ta liczba nawet nieźle, ale już mam tak 3 tygodnie taką chrypę. Ale w sumie na 200 tysięcy mieszkańców to może 300 osób wierzących tak ewangelicznie jest w tych 7-8 społecznościach. Tak się złożyło, że Bóg powołał rodzinę moją, mnie i żonę moją obecną do wyprowadzenia się z Warszawy w 1979 roku. Po raz pierwszy było nabożeństwo w domu moich rodziców w ostatnią niedzielę listopada. I od tamtego czasu jest zbór ewangeliczny chrześcijan w Toruniu. W międzyczasie powstały inne zbory. Obecnie zgromadzamy się w takiej kaplicy. Nie będę się na tym skupiał, tylko powiedzmy z uwagi na to, że jestem pierwszy raz tutaj u Was w Koninie, to troszeczkę się przedstawię. Mam na imię Tadeusz Dołwiński, moja żona Ewa. Mam już 2 dorosłych synów. Jeden ma 36 lat, drugi 32. Ten starszy jest żonaty, ten młodszy jeszcze nie. Także mamy tylko jednego wnuczka i Jakub ma na imię i Maję, która jak wnuczka, też wnuczek, wnuczka, to wykazuje się tam z tej taśmy. Tak więc bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Jeśli ktoś z Was będzie kiedyś w Toruniu, to zapraszamy też i do zboru. Zastanawiałem się, jaki temat, czym się podzielić. Więc właściwie nie podzielę się niczym innym, jak tylko tym, co też i w zborze w Toruniu głoszę. Jaki temat najczęściej pojawia się wśród ludzi wierzących? O wierze, chyba nie? O czym mogą ludzie wierzący rozmawiać, skoro nazywają się wierzący, jak nie o wierze? I bym zadał takie pytanie dla kogoś z Was tutaj, bracia lub siostry. Jak jest Twoją wiarą dzisiaj, w tą niedzielę? Niektórzy z Was by odpowiedział mi tak. Ochrzciłem się 10 lat temu, 20, jestem tu w zborze baptystycznym już 15 lat. Jak myślicie, czy to byłaby odpowiedź na moje pytanie? Chyba nie, nie? Bo ja zapytałem się, jak jest z wiarą. To jest podobnie tak, jakbym kogoś zapytał, jak jest w Twoim małżeństwie. Już my jesteśmy w małżeństwie 30 lat. To ja się nie pytam, jak długo. Ja się pytam, jak jest w małżeństwie. Więc często odpowiadamy nie na pytania. Pytanie słyszymy, ale odpowiadamy zupełnie to, co chcemy powiedzieć. Nie odpowiadamy na pytanie. I takie pytanie, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie postawili. W jakiej wierze Bóg ma upodobanie? Czy wiara, w której Bóg ma upodobanie? I może niektórzy z nas być może są wierzącymi 40 lat, może 30, może 2 lata. Bez względu na długość, to zadajmy sobie pytanie, czy Bóg ma upodobanie w mojej wierze? Czy to jest to, co chciałby widzieć? I na przykładzie Słowa Bożego przyjrzymy się takim trzem opisom wiary. I zobaczymy, porównamy może, niech Słowo Boże pracuje za siebie, porównamy siebie, czy mamy tą samą wiarę. Niektórzy ludzie nie lubią czytać, nawet wierzący, za bardzo Stary Testament.
mówią, tam taki Bóg jest trochę taki straszny, prawda, karze, wysyła do niewoli i w taki jakiś trochę nie za bardzo miłościwy sposób traktuje niektórych ludzi, czy naród wybrany. I chciałbym, żebyśmy wrócili do trzeciego rozdziału Księgi Daniela. Myślę, że każdy z nas, jako osoba wierząca, zna ten rozdział, zna treść tego rozdziału. I pokrótce, przypomnijmy sobie, trzej mężczyźni znaleźli się w Babilonii, gdy zostali uprowadzeni z Jerozolimy przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. I król pewnego dnia wybudował taki pomnik, nie wiem, być może nawet ten pomnik, monument przedstawiał jego, jakaś to była podobizna, może i nawet tego króla. Posąg był bardzo wysoki, dlatego że sporo ludzi musiało widzieć ten posąg, jak on wygląda. No i król powiedział tak, że na dźwięk różnych instrumentów, elektrycznych gitar, bo takich nie było, prawda, ani innych instrumentów, jak ludzie usłyszeli, mieli co zrobić. Mieli się pokłonić temu posągowi. No i niektórym ludziom była dana druga szansa, bo za pierwszym razem się nie pokłoniło trzech mężów, no to król dał im jeszcze drugą szansę. I zauważmy, jak oni odpowiedzieli. Zachowali się w sytuacji tej. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Jakie to ma znaczenie dla nas w XXI wieku? Nie jesteśmy ani w Babilonii, nie mamy takich, powiedzmy, posążków, nie kłaniamy się im i tak dalej. Ale to nie jest tak prawda. Możemy mieć takie współczesne różne posążki w swoim życiu, którym czasami nie zdajemy sobie sprawy, że im się kłaniamy, że możemy im się kłaniać. I myślimy, że się nie kłaniamy, ale im się kłaniamy. One nie są może wysokie, nie są z daleka widziane, może nie są nie mają podobizny jakiegoś człowieka, ale różnego rodzaju przywiązania, różnego rodzaju rzeczy, które są priorytetami w naszym życiu i tym priorytetem nie jest Jezus Chrystus, to możemy się im kłaniać. Jeśli naszym priorytetem w życiu nie jest Jezus Chrystus, to jakiś inny, coś innego jest w naszym życiu na pierwszym miejscu. Ale jeśli Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. Więc jeśli chcemy, żeby nasze życie było uporządkowane, to najpierw trzeba zastanowić się, kto jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Mąż, żona, kościół, praca, służenie krajowi. Co jest na pierwszym miejscu? Bardzo dużo ważnych rzeczy jest, które powinny, na przykład dla niektórych małżeństwa, nie jednego, dzieci są na pierwszym miejscu. Czy rzeczywiście dzieci powinny być na pierwszym miejscu? Warto też się zastanowić. Jeśli uczynimy Pana Jezusa na pierwszym miejscu, to każda inna rzecz, czy każda inna sprawa będzie na właściwym. To jest Boża zasada. I tych trzech mężów powiedziało takie znamienne słowa. I niech Ci będzie wiadomo, królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Bez względu na konsekwencje. Bez względu na konsekwencje. Oni znali konsekwencje. I zauważmy, że oni wcale nie byli pewni, że oni nie spłoną w tym piecu. Bo powiedzieli, jeśli Bóg nas zachowa, to nas zachowa. Jeśli nie zachowa, to nie zachowa, ale bez względu na konsekwencje my się kłaniać nie będziemy. Jaki to jest przykład wiary? Wiary, która nie roztrząsa konsekwencji, zgadza się na każdą konsekwencję. Czasami jako ludzie wierzący chcielibyśmy mieć taką wiarę bez konsekwencji.
A jeśli już, żeby ona była taka podobająca się nam, to ona musi zawierać moje rozwiązanie. Czyli dla przykładu, jeśli jestem chory, to najlepiej byłoby, żebym zaraz został co? Uzdrowiony. Jeśli wczoraj straciłem pracę, to najlepiej byłoby, żeby co? Jeszcze tego samego dnia, no może następnego, bo tydzień jeszcze może poczekamy, miałbym pracę. Ale jaką? Gorszą? Lepszą. I czasami w ten sposób wydaje nam się, że to jest wiara Bogu, wiara w Boga. Bo mamy życzenie i chcemy, żeby to się życzenie teraz spełniło w możliwie najszybszym czasie. I Boże Słowo ostrzega też przed taką wiarą. W liście Jakuba mówi tak, prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, zamierzając to zużyć na co? Na zaspokojenie waszych pożądliwości. Tak. Każdy z nas ma pokusy. Każdy jest wystawiony na pokusy. I upadek pokusę, czy pożądliwość, to jest wtedy, kiedy Bóg daje, bo Bóg nas stworzył z pewnymi pragnieniami. To jest praktykowanie pragnień poza granicami wyznaczonymi przez Boga. To wtedy jest grzech. Praktykowanie naszych pragnień, pożądliwości poza granicami wyznaczonymi przez Boga jest grzechem. I bardzo często dla nas może jako ludzi wierzących wydawać się, że wiara to jest, polega na tym, ja proszę i otrzymuję. Ale wiara w Słowie Bożym jest opisana trochę inaczej. To jest posłuszeństwo. To jest posłuszeństwo Bogu bez względu na konsekwencje. I taka wiara podoba się Bogu, jeśli ona jest w moim życiu i w naszym życiu. Inna wiara się nie podoba. Oni mogliby się zachować tak bardziej współcześnie, tych trzech mężów. Co mogą mieć na myśli? Zdradzę tu swoją myśl. Co to znaczy współcześnie się zachować? Mamy takie powiedzenie w Wilksyty i owca cała, prawda? I wiemy, co to oznacza, skąd się wzięło z terminologii ludzkiej, bo my wiemy, na czym to polega. Mogli się na przykład zachować bardziej pragmatycznie. Czyli tak, pokłonić się, ale w sercu co myśleć? My tam nie wierzymy. Niedawno chrześcijanin, 30-letni, no zakochał się, czy tam powiedzmy, mówi, że się zakochał. Jedni powiedzieli chemia, inni powiedzieli, no bał się samotności. W osobie wyznania katolickiego poszedł na nauki, podpisał deklarację, że zawarł ślub w kościele katolickim, podpisał deklarację, że nie będzie zabraniał żonie wychowywać dzieci w wierze katolickiej. I zapytałem go, czemu to zrobiłeś? A ja w ogóle tak nie myślałem. Ja tylko podpisałem. Więc czasami tak zachowujemy się. Możemy postąpić pragmatycznie. Czyli co? Pokłonię się, ale nie, nie, ja tak nie wierzę. Nie. Ja tak nie wierzę. Przecież nie wierzę temu posągowi. Cóż mi szkodzi pokłonić się? I tak wiem swoje, prawda? Czasami człowiek może i tak postępować w życiu. Ja się pokłonię, ale i tak wiem swoje, że i tak naprawdę to ja nie wierzę. Taka wiara może występować w naszym życiu, ale to nie jest wiara, w której Bóg ma upodobanie. To jest wiara na nasz własny użytek. To jest wiara na nasz własny użytek. Po prostu czasami dobrze mieć takiego Boga, który niesie moją teczkę pełną moich pragnień. Ja Pan sobie tak to wyciągam. Na przykład może coś z tego na przykład babci i dziadkowie wiedzą, jak wnuczek trochę starszy już umie zadzwonić, bo babciu potrzebuje coś. O, już zaraz przyjdę, ci przyniosę. Mama nie zawsze, ale dziadek czy babcia to prawie zawsze.
I no, w oczach tego dziecka, kto bardziej go kocha? Mama czy babcia? Czy tata czy dziadek? No, kto bardziej kocha wnuczkę czy wnuczka? W oczach tego dziecka z pewnością dziadkowie niejednokrotnie bardziej kochają. Ale jak dorośnie, to może zobaczyć, że inaczej było. I czasami nam również z wiarą się tak wydaje, że dobrze było mieć takiego Boga, który najdłużej by pozwolił tak dzień być bezrobotnym, chorować jeden dzień, jeśli już mamy to tylko po jednym dniu. Problem tylko jeden dzień i tak dalej, wszystko, no jeden dzień wytrzymam, prawda? Ta wiara jest opisana w Księdze Daniela. Czy to jest dla nas tylko taki opis historyczny do szkółki niedzielnej tam dla dzieci, żeby tam nauczyć ich o Danielu, prawda, jak on tam był? I jeszcze o trzech mężach, Sadrachu, Mesachu, Abednego tam. I tak, żeby sobie wiadomości trochę zdobyli w życiu. Po co jest ta historia? To dla dzieci taka historia jest? O tych trzech mężach? Ona jest dla nas, dla Kościoła. Bo Bóg chce nas pouczyć, powiedzieć, zapytać przez tą historię, czy mam wiarę. Nie jak długo jestem po chrzcie, bo jak jest moją wiarą dzisiaj. Nawet nie dar jest tutaj ważny. Dzieci mogą dostać dużo darów od rodziców, a mogą być nieposłusznymi. Chrześcijanie może mieć sporo darów od Boga, różnego rodzaju. I też jest możliwość, że będzie nieposłuszna. Na przykładzie właśnie tego fragmentu, czy mamy wiarę podobną do tych trzech mężów. Następny fragment, który też opisuje wiarę, jest ona opisana, ta wiara, w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale. No, myślę, że też już kto chodził na szkółkę niedzielną z was, bracia i siostry, no to też już znamy tą historię, ten rozdział zatytułowany Bohaterowie Wiary, prawda? I bardzo fajnie się tak czyta, tak, ten rozdział od początku do końca. No i szczególnie bardzo dobrze się czyta, że na przykład o takiej wierze. Czy nie radośniej się czyta, że fragmenty tam mówiące tak, którzy zamykali paszczę lwą. Chcielibyście, bracia i siostry, zamykać przez wiarę paszczę lwą? Co? Albo na przykład, dalej czytamy, przez wiarę podbijali królestwa. Fajnie to brzmi? Gasili moc ognia. Fajnie to brzmi? Fajnie, nie? A co myślimy o wierze tych, którzy też są opisani w 11 rozdziale, którzy byli kamienowani, przeżynani piłą, zabijani mieczem, uciskani, poniewierani, których świat nie był godny? Co myślimy o mieli wiarę, czy nie? Bo taką słabą mieli wiarę, nie? Bo zamiast gasić, prawda, ognie, zamiast zamykać paszczę lwą, oni byli kamienowani. Jacyś strasznie wierzący, nie kochający Boga, półwierzący, prawda? Zobaczmy, dalej czytamy, byli uciskani, poniewierani, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach. Wiersz 37 i 38, to jest 11 rozdziału. I zobaczmy, wiara tych chrześcijan nie doprowadziła ich na salony współczesnego świata i nie byli jakoś tam przed królami pokazywani. Dla świata byli przegrani. Przegranymi byli ludźmi. Ale jakie świadectwo wydał o nich Bóg? Jeśli ktoś ze mną śledzi ten tekst, 11 rozdział 39 wiersz, to możemy tam przeczytać takie słowa. Dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Widzimy tutaj opinię Boga? Co Bóg mówi, co Bóg myśli na temat wiary tych ludzi? Nie, Bóg myśli o tej wierze, że oni zdobyli chlubne świadectwo. Bogu się ta wiara podobała.
Dla wielu może ludzi nie. No bo co to za wiara, dać się bić, poniewieranym być, prawda, tułać się. Dla wielu ludzi, nawet może i innych wierzących, to nie jest wiara. Prawda, to jest upadek, to jest porażka. Ale co Bóg mówi? Dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Zobaczmy, kiedy czytamy Biblię, wiele mamy refleksji, wiele mamy doznań, wiele mamy zrozumienia z Biblii. Jedną z rzeczy jest ta, kiedy czytamy Biblię, że Bóg wielokrotnie myśli inaczej niż my. Że Bóg w ogóle, nawet my wierzący, nasze poznanie jest cząstkowe, albo bardzo, 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 bardzo począstkowe. A myślimy, że wszystko wiemy. Jeśli żyjemy sprawami wieczności, to jesteśmy błogosławieni, gdy umieramy w Panu. Podzielę się taką osobistą refleksją. Wiem, już jestem wierzący od 18 roku życia, jak Bóg mnie kształtuje i dalej. I czasami w zborach, na przykład to, co wy tu mieliście, prawda, to nazywa się uwielbieniem. Albo grupa uwielbiająca. To tak zdradzę trochę taki sekret u nas, Boże. Ja ludzi tych śpiewających tak nie nazywam. Dlaczego nie nazywam? Ja mówię, śpiewacy, muzycy zaproponują nam melodię. Bo jak ja wprowadziłem taki termin, uwielbiamy teraz Pana, to co my teraz robimy, jak siedzimy? Ja mówię, wysłuchacie, ci bracia i siostry zeszli ze sceny. To co, uwielbiamy Boga, czy nie? No, ale może takie potoczne wyobrażenie być w nas. Mamy grupę uwielbiającą, uwielbiamy Boga, skończyliśmy uwielbiać Boga i co teraz robimy? Już nie uwielbiamy Boga, nie? Można się bardzo łatwo do słów przyzwyczaić i po swojemu myśleć. Można uwielbiać Boga, słuchać słowa, słuchając słowa albo głosząc słowo? Nie wiem, jak u was się nazywa tą grupę tych czterech osób, dwie siostry, dwóch braci. Pomyślcie, czy tak, czy inaczej, bo przyzwyczajamy się do słów. Zobaczmy. Częściej słyszymy, że uwielbiamy Boga na przykład pieśnią. Prawda? Słowem. Życiem. Też? Też. Ale jak myślicie, co mogę mieć jeszcze na myśli? Jak możemy uwielbić Boga? Cierpieniem. A po cierpieniu co może być? Śmierć. Jak często myślimy, żeby śmiercią uwielbić Boga? Jaka śmierć? Ja nie myślę o żadnej śmierci. Ja chcę jeszcze żyć. A zobaczmy, co Pan Jezus powiedział swojemu uczniowi Piotrowi. Jak często w ogóle dopuszczamy do naszego umysłu, że na końcu życia też jest możliwość uwielbienia Boga śmiercią? Doświadczyliśmy to w zborze toruńskim. Dwa miesiące temu umarł pewien brat na raka krtani i jego siostra, można powiedzieć, że po raz pierwszy zaczęła zwracać się do Boga i jeszcze nie widziała człowieka umierającego w takim pokoju jak on. Świadectwo wydał umierając. Jacek miał na imię. Pan Jezus do niego mówi tak, do Piotra. Kto inny cię przepatrzy i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Żeby było jasne, kiedy ja dzielę się z wami tymi słowami, to w tym momencie nie marzę, żeby śmiercią uwielbić Boga. Ale Bóg mówi, że taka możliwość istnieje. Taka możliwość istnieje, że umierając możemy również uwielbić Boga, w zależności jak umieramy. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Dla apostoła Pawła jedną z największych radości pod koniec życia, jeśli pamiętamy w 2 Tymoteusza 4, 6, 8, to było to, że co wiarę zachował, prawda? Nawet nie wyliczał, ile podróży odbył, ile zborów założył, ile ludzi się nawróciło.
tylko że wiarę, co? Zachował. Bo wiara nasza jest wystawiana na próby. Bardzo często jest wystawiana na próby. Nasza wiara raduje serce Boga, jeśli jest taką Bożą, biblijną wiarą. Radujemy serce Boga. Czasami kochamy Pana Jezusa jako ludzie wierzący tylko w tym życiu. To znaczy, nam Pan Jezus jest potrzebny do zachowywania nas w tym życiu. Pewien znajomy z Niemiec, wierzący człowiek, chodząc do takiego jak my zboru, słysząc Ewangelię, powiedział: już od wielu lat nie słyszę słowa w swoim własnym zborze o śmierci, o niebie i o piekle, bo nam jest tak dobrze tu na ziemi, że my w ogóle za niebem nie tęsknimy. Prawie że niebo mamy tu. A w pewnym miejscu, w jednym liście jest powiedziane: jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to jak wyglądamy przed Bogiem? Pożałowania godne. Wiecie, czasami myślimy, że pija to jest pożałowania godne. Narkoman jest pożałowania godny. Przyzwoity człowiek, nie narkoman, chodzący do pracy, co miesiąc oddający pensję żonie, lub odwrotnie, może żyć życiem pożałowania godnym. Ale kiedy? Kiedy tylko Pana Jezusa widzi w tym życiu. Teraz. Daj. I jaka wiara podoba się Bogu? Wiara taka, której świat nawet nie jest godny. Uznaje nas za czasami głupców, prawda? Dziwnych ludzi. Taki młody, inteligentny, albo młoda, inteligentna, prawda, zajmuje się w życiu Biblią. Pewien tata powiedział jednej córce: jak zaczęła czytać Biblię, za ciebie za mąż nikt nie weźmie. Jakbyś tylko Biblię czytała. A więc mamy wiarę z Księgi Daniela, mamy wiarę z Listu do Hebrajczyków i na koniec jeszcze o jednej wierze. Ewangelii Jana, 12 rozdział, 42, 43 wiersz. Czytamy, że wiele osób, wielu Żydów uwierzyło Panu Jezusowi, ale nie wyznawali swojej wiary. I znajdujemy tu powód, dlaczego nie wyznawali swojej wiary. Bo umiłowali bardziej chwałę ludzką niż Boga. Istnieje taka możliwość, że człowiek może wierzyć Bogu, Bogu może wierzyć, ale mieć taką swoją, w swoim serduszku taką wiarę. Prawda? Ani czasami można mieszkać w bloku wiele lat i nikt nic nie wie, że my w ogóle wierzący jesteśmy. No w zborze to jeszcze ludzie wiedzą, nie? Wśród wierzących powiedzieć, że jest się wierzącym, no to jak już wśród wierzących nie powiedzieć, że jestem wierzącym, no to gdzie? Prawda? No i czasami człowiekowi bardziej zależy na poklasku, uznania, na jakimś statusie. I gdyby w tym 12 rozdziale, ci ludzie z 12 rozdziału Ewangelii Jana znaleźli się w miejscu tych mężów Judejczyków trzech Babilonii, no to z pewnością ich wiara nie przeszkodziłaby oddać pokłon tamtemu posągowi. No bo czemu nie? Czemu się nie pogodzić? Mamy w sercu wiarę, ale pokłońmy się. Kompromis. Cóż to za problem? Przecież Pan patrzy na serce, jeszcze byśmy powiedzieli, nie?
No to Pan zna moje serce, że wierzę, nie? Ale przy okazji się pokłonię. Pan Jezus mówił o ziarnie i plewach, o doświadczeniach i trudnościach. Wiecie, nikt z nas nie lubi doświadczeń i trudności. Ale właśnie w takich sytuacjach Bóg, jakby przyzwalając na takie historie w naszym życiu, oczyszcza nasze priorytety. Apostoł Paweł to powiedział tak, że podziały muszą przyjść, prawda? Bo w podziałach się pokazuje, kto ma jakie priorytety. Kto naprawdę ma jaki fundament. Bo jak jest wszystko ładnie, wygodnie i tak dalej, no to trudno. Trudno, prawda, te fundamenty sprawdzić. Ale na przykład jak jest trzęsienie ziemi, to okazuje się, że jakaś dzielnica się zapadła i potem kontrola i tak dalej, że domy budowano prawie bez cementu. Albo bez innych materiałów budowlanych. To kiedyś się dowiedziano, jak było trzęsienie ziemi, nie? Jak spokojna pogoda, nic nie ma, to domy stoją, nie? Ludzie mieszkają, wchodzą, wychodzą, ale ziemia się zatrzęsie i dom spada. Bo ktoś na lewo brał cement czy inne materiały budowlane. I tak jest w życiu naszym chrześcijańskim. Kiedy Bóg takie doświadczenia zsyła, bo kogo Bóg miłuje tego co? Doświadcza, nie? I pamiętajmy, nie oskarżajmy ani siebie, ani innych, że mają doświadczenia. Tylko Pan Jezus Cię kocha. No bo po ludzku myślimy, kiedy ktoś kocha dziecko? No jak na kolankach siedzi, prawda, zabawkę dostanie, no to kochane jest dziecko czy nie? No ale jak mama powie, nie wolno, bo już jest ciemno, 20, prawda, wieczorem, w zimie, nie wolno wychodzić na dwór, dziecko już ma 10-15, nie, ryczy, prawda, na cały budynek. Ojca za matka, aż sąsiedzi słyszą, że płacze, nie? O, jaka wyrodna matka, nie? Nie chcę, czemu to dziecko płacze? Więc jak dziecko ma uśmiech od ucha na ucha, to znaczy, że najbliżsi kochają to dziecko, nie? A jak trochę dziecko popłacze, to już nie kochają. I czasami też tak myślimy o Bogu, że jak mamy taką radość ciała, nawet z ciała, z cielesną, to Bóg nas kocha. A kochał Bóg Joba, czy nie? A tych, co czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, których świat nie był godny, kochał Bóg, czy nie? Kochał. A chory Bóg kocha, czy nie? A bezrobotnych kocha? Wszystkich kocha. Tylko nam się wydaje, że nas nie kocha czasami. Że chyba się innymi ludźmi zajmuje tam gdzieś, prawda, w Afryce, prawda. Albo gdzieś tam ktoś uzdrowiony, no to tamtego kocha. Ja tu już 5 lat choruję, to mnie nie kocha. No i tak myślimy po ludzku. W teologii apostoła Pawła, teologia to jest nauka o Bogu, krótko mówiąc. To nie jest tylko dla seminarium, to jest dla każdego człowieka wierzącego. Zdrowy wierzący powinien mieć zdrową teologię. Znaczy, jak człowiek ma zdrową teologię, to wtedy jest zdrowy. Duchowo, można tak powiedzieć. Zawsze dominowało uzależnienie od Pana Jezusa. Więc jeśli między nami a Bogiem stoi jakiś inny człowiek, to zawsze to się dla nas źle kończy. O, ja myślałem, że tamten ten zbór jest cudowny, prawda? Bo jacy ludzie cudowni. Niektóre osoby, które są członkami zboru w Toruniu, same to powiedziały, że jak czasami mi się zdarzyło, przyszły, no nie zdarzyło, jakby kiedyś to było, do zboru, to parę osób powiedziało, tak się czuli, że one tu nie są godne, bo tacy święci jesteśmy. No ale się nawróciły i szybko zmieniły zdanie, że aż tacy święci to nie jesteśmy. Jak myślały. Trochę pobyły trochę w zborze i zobaczyły, że nie, wszyscy tacy święci nie są. Prawda? I już nam wszystkim brakuje. Więc
Apostoł Paweł mówi, jeśli między nami a Bogiem stoi jakiś człowiek i jesteśmy zapatrzeni w kogoś, nawet apostoł Paweł, pamiętam, jak ostrzegał wierzących w Koryncie, żeby nie mieli takich swoich ulubionych kaznodziejów, bo wszyscy są sługami Słowa Bożego, prawda? No ale możemy mieć, to jest taka nasza cielesna natura, że ktoś nam się bardziej podoba od kogoś, nie? Może samo w sobie to nie jest grzeszne, tylko robienie z tego na piedestale kogoś. Pamiętam, jak w szkole biblijnej paru chłopaków lubiało szczególnie jednego wykładowcę. To wiecie na przykład, po czym to było widać? Ubierali się jak wykładowca. Płaszcz zakładali, kapelusz, taki miał kapelusz, sam chór. Nawet kazania próbowali mówić jak ten wykładowca. Bo tak to się podobało niektórym ludziom. Dobrą jest rzeczą, trzeba szanować ludzi ze względu na ich pracę i naszych przewodników, ale nie można uwielbiać. Nie można, bo im, jak się bardzo zapatrzymy, to możemy spaść szybko z piedestału. Prawdziwa wiara ma przed sobą tylko jeden obiekt. Bóg. To jest prawdziwa wiara, która ma przed sobą tylko jeden obiekt. Bóg. I zobaczmy, czego człowiek może się dzisiaj bać. No, nikt z nas nie jest w Radzie w Sanhedrynie, nie? Ktoś jest? No to nie, ale może na przykład czego możemy się bać? Pewien młody człowiek, będąc na studiach w Toruniu, chodził do zboru przez jakiś czas, wiele lat temu, uwierzył w Pana Jezusa, no i nie chciał za bardzo się ochrzcić, no bo to by się wydało w jego rodzinie. I szczerze powiedział, najlepsza rzecz, że był szczery. Powiedział mi, ja nie chcę się jeszcze ochrzcić, bo mogą rodzice mi przestać opłacać studia. A był w połowie. No i bał się. Bo nie wiedział. Gdyby rodzice powiedzieli, synku, ochrzci się, to by się od razu ochrzcił. Ale tak jak tych trzech. Nie wiedzieli. On nie wiedział, czy rodzice przestaną sponsorować, czy będą dalej sponsorować. Tego nie wiedział. Więc nie chciał zaryzykować. Jak wiemy, jakie będą konsekwencje, na przykład dobre dla nas, to już nie jest to ryzyko, prawda? Bo my już wiemy, jaki będzie koniec. A jak może żyć tego chłopaka, no nie obsił się. Nie wiem, gdzie jest teraz, czy wierzący, czy nie. No a jaka może być sytuacja, żona się nawróciła, a mąż nie. Może być jakaś przeszkoda przy wyznawaniu wiary? Jest. Może być. Albo odwrotnie. A może on mnie zostawi? Albo ona mnie zostawi? Jest ryzyko? Jest. I często myślimy w kategoriach wiary, że to tylko jest taka powierzchowność. Nie. Umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Czyli co? Bardziej mi zależy na człowieku niż na Bogu. Ja nie mówię, że to jest łatwa rzecz. Przykładowo, człowiek wierzący może powiedzieć w pracy, że przyjąłbym, że uwierzył. Ktoś nie wie, o co chodzi. Się przestraszą i co? Straci pracę, nie? A dobrze ma płatną pracę, nie? No i oczywiście oficjalnie za wiarę to jeszcze może nie zwolni, ale powie, że redukcja etatu, bo to, bo tamto, prawda, swoimi... I człowiek się boi. I człowiek się boi konsekwencji. Bo chce coś zachować dla siebie. Może przykład takiego człowieka, który był takim człowiekiem pobożnym. Pamiętamy, przyszedł do Pana Jezusa, pytał się o zbawienie. Pan Jezus mówi, znasz przykazania? On mówi, tak, znam, czcimy Ojca. Prawda? Mówiąc współczesnym językiem, to tak, nie był ani pijak, ani narkoman, nie był cudzoziemcem, nie był kłamcą, miał wiele rzeczy uporządkowanych, prawda? Ale Pan powiedział, jednego ci brak. Wiecie, kiedy my patrzymy na siebie nawzajem, no to widzimy, no fajna dziewczyna, fajny chłopak, ale Bóg może widzieć we mnie, w nas, jednego ci brak. Zależy ci na ludziach, bardziej niż na mnie.
Nie. I Bóg, gdy czytam Biblię, czasami myślę, że zdarzyć się może w naszych zborach, że jakby inną Biblię czytamy niektórzy. Bo tylko widzą, że Ewangelia jest dla narkomanów i dla pijaków i ludzi z marginesu. A dla tych, którzy na przykład czczą ojca i matkę i przykładnymi ludźmi są, którym tylko jednego brak, no to oni sobie jakoś tam dadzą radę. I co Pan Jezus powiedział? Jak mu to powiedział, to on odszedł wesoły, czy nie? Zasmucił się, bo po prostu był czymś związany. To go wiązało. Coś czasami może ludzi wierzących wiązać. To może być nić, bardzo mała, niewidoczna, może znana tylko dla mnie, dla nas. Może czasami mąż nie wie, jaka to nić jest u żony albo u żona u mężu. Zboże nawet możemy nie wiedzieć, ale Bóg wie i może ci mówić do serca, ta nić, tą nić musi zerwać. Tą nić musi zerwać, bo na przykład zależy ci na ludziach. I apostoł Paweł mówi, gdybym chciał podobać się ludziom, nie byłbym sługą Chrystusowym. Czy ktoś z nas tutaj na tej sali to nie chce być lubianym? Myślę, że my wszyscy chcemy być lubiani, prawda? Każdy z nas woli być lubianym niż nielubianym. I czasami to nas paraliżuje. Bo boimy się odrzucenia. Jak kaznodzieja przyjdzie pierwszy raz do zboru, no to będzie uważał na słówka, bo chciałby, żeby jeszcze raz go zaprosili, nie? No to jest miły, bo tamto, prawda? No coś powie nie tak i tak dalej, zachowa się nie tak. Podziękują mu, 10 lat się nie znają. Prawda? Chcemy być lubiani. To jest taka nasza cielesność. To z tym się rodzimy. I czasami, kiedy to przysłania, że jednak wybieramy chwałę ludzką, niż czasami prawdą, z miłością, no to możemy odejść smutni, bo Pan Jezus nam to powie. I wcale nie musimy być w więzieniu, w tym fizycznym. Wniosek. Pokusą dla nas ludzi, również w kościołach, to nie jest takie definitywne odrzucenie Boga. No bo jak ktoś tak definitywnie zawsze się odrzuci Boga, no to czarne-białe jest, prawda? Ale taka postawa to byłaby zbyt jednoznaczna. Rzucające się w oczy otoczeniu. Ale dla nas pokusą może być coś bardziej subtelnego. Subtelne, małe, ale bardzo duże, bardzo ważne. Chęć uczynienia Pana Jezusa gościem zamiast Panem. Nawet miłym gościem. Z gościem czy partnerem, Panem Jezusem, można sobie porozmawiać jak równy z równym. Można czy nie? A przyjaciela to sobie można poznać jak równy z równym. Posprzeczać się, może nie za mocno. Nawet gościowi można zaśpiewać kilka jego ulubionych pieśni. Jak lubi 100 lat, to mu zaśpiewać 100 lat. Tylko jest jedna zasadnicza różnica, że ten, któremu śpiewamy 100 lat, to nie chcemy, żeby on miał wpływ na nasze życie. Jemu śpiewamy, tylko składamy życzenia. A nigdy nie zgodzimy się, żeby on miał wpływ na nasze życie, gość. Natomiast relacja między nami a Bogiem musi być inną relacją. Sługa Pan. To jest ta właściwa relacja między bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Kiedy pragniemy odwrócić tą relację, żeby wola ziemi stała się w niebie, to nie jest to właściwa wiara. To wola nieba ma się stać na ziemi. To nie moja wola w niebie ma się stać, że Bóg ma zmienić zdanie, tylko ja mam zmienić zdanie pod wpływem Słowa Bożego.
W Słowie Bożym jest powiedziane, że służy między innymi do wykrywania błędów. Prawda? Ale u kogo? U siebie, nie? Nie, i będzie się u innych. I apostoł Paweł rozumiał tą zależność między nim a Bogiem, bo powiedział, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Te słowa czasami mogą się wydać archaiczne. Jak to żyje we mnie Chrystus? Nie żyję ja? No przecież i żyjemy w XXI wieku, gdzie jest wolność słowa, gdzie jest równość, gdzie nie można sobie narzucić. Ja mam jakieś prawa, prawda? Nie mogę poddać się komuś. Pycha człowieka prowadzi go do stanu, którym czasami chcemy kierować Bogiem, zamiast poddać się pod posłuszeństwo Bogu,